O, czułem. Idę sobie właśnie lasem i zastanawiam się, dlaczego tu jest tak mało ludzi. Gdy ostatni raz tutaj byłem, to było mnóstwo ludzi. Po prostu ludzi na ludzi. A teraz zmieniam tylko jakąś parę osób. Jest 16 coś, 16:30. Środek dnia, sobota. I nie ma tu ludzi. Co się dzieje? Oby tak było dalej. A jednak. Motokrosowcy. Pierone. Krótki postój. Mój termometr pokazuje, że jest 28 stopni, chociaż mam przysiąc, że jest dużo cieplej. Też znam kraterę, choć przyjemnie. Niestety chyba sprawdza, że to nagranie słabo brzmi. Zobaczymy, jak to jest brzmiało. Ja generalnie zmierzam tam. Tam jestem. Pustynia Kozłowska. Całości. Kiedyś biwakowałem tam przy tamtej brzustce. Nie wiem, gdzie się dzisiaj rozbić. Nie mam jeszcze koncepcji. Ale jakoś tamta połowa do mnie bardziej przemawia. Chociaż to jest takie wzniesienie w centralnej części. I tak sobie myślę, że mniej rzucający się w oczy jest tutaj ten cały obszar. I tak to wygląda. Stwierdziłem, że tak to dzisiaj zrobię. Głównie dlatego, że chciałem się odsłonić od wiatru. Deszczu ma dzisiaj nie być. Głównie ma dokuczać wiatr. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że wiatr wieczorem się uspokoi. Mam takie wspomnienia stąd, że w nocy jest naprawdę spokojnie i cicho. Więc głęboko liczę na to, że po prostu rzeczywiście taka będzie noc. Spokojna, cicha. Zero wiatru. Zero dźwięków. Dziś mam wrażenie nawet, że nie ma żadnych intruzów, bo ostatnim razem mieliśmy intruzów tam na tamtym wzgórzu i robiłem w nocy rozkminkę, czołgałem się tutaj, ale tym razem chyba nikogo tu nie ma. Mam wrażenie, że naprawdę nikogo tu nie ma. Chyba pierwszy raz w życiu jestem na biwaku, gdzie mam wrażenie, że naprawdę nikogo nie ma w pobliżu.
zacząłem sobie czytać książkę Rufusa. Oczywiście bardzo przyjemna lektura, jak zawsze. Słońce już pomału zachodzi. Kręcił się tu jeszcze ten rowerzysta chwilę. Teraz zniknął mi z oczu. Mam nadzieję, że odjechał. Dzisiaj testuję kocyk Snack Pack Jungle Blanket. Nie wziąłem śpiwora. Jest to tylko karmatka MFH i kocyk. I już czuję, że jest twardo. Mam nadzieję, że to mi nie dopiecze tej nocy. Rozbiłem się w tę stronę z powodu wiatru, który wiał w ciągu dnia. I teraz zgodnie z moimi przewidywaniami ten wiatr ucichł. Pewnie gdybym wiedział, że ucichnie, to może bym się rozbił w innym kierunku, dlatego że tam jest takie lekkie nachylenie. Troszkę się boję, że będę zjeżdżał. W zeszłym roku w czerwcu ze szwagrem biwakowaliśmy gdzieś w tamtej okolicy. W nocy było słychać z lasu lelka kozodoja. Nie wiem, czy to słychać. Ale z tamtego lasu odzywa się lelek kozoduj. Ten Jungle Blanket jest teoretycznie do 7 stopni Celsjusza. I teoretycznie dzisiaj w nocy ma być 13-14 według prognozy. Ale jak wiadomo, nie wiadomo, w jaki sposób jest to mierzone. Ja podejrzewam, że nie jest to mierzone w taki sposób, że jest karimata na ziemi i poncho, tylko raczej, nie wiem, namiot, samopompa, jakieś takie warunki cywilizowane. Będę się starał spojrzeć o tej godzinie, wiadomo, o godzinie około 4-5 jest najzimniej. Mam tutaj termometr, on nie jest zbyt precyzyjny, ale postaram się spojrzeć o tych godzinach najzimniejszych na termometr, zobaczyć, jaka jest temperatura, odnotować, jakie są moje odczucia. Mały update. Jest około godziny trzeciej. No jest około 15-14 stopni. Nie ma tragedii, natomiast przez część nocy wiał wiatr. Teraz tak naprawdę dopiero się uspokoiło. O, nie ma tragedii. Kawka już ogarnięta, teraz robię wody na owsiankę i zacznę pomału się zbierać chyba. Wnioski z testu kocyka. Widać, spałem właśnie na karimacie i pod kocykiem. Nie było tragedii.
tak jak mówiłem, tak jak raportowałem, w środku nocy było około 14 stopni. Natomiast wiał wiatr i najgorzej było to, że ten wiatr zmienił kierunek w stosunku do tego, co było w ciągu dnia, bo w ciągu dnia wiało mniej więcej stamtąd, więc rozwiesiłem to poncho tak, w taki sposób, żeby mnie chroniło przed tym wiatrem. Później się uspokoiło, no a później w nocy, jak zaczęło wiać, to zaczęło wiać, mam wrażenie, z jakiejś zupełnie przeciwnej strony. Chciałem tutaj dowiązać dodatkową linkę, żeby mi to wszystko nie odfurnęło. Nawet planowałem tutaj tego bungee i przesunąć gdzieś niżej, żeby całość schronienia była niższa i mniej łapała wiatr. Ale jakoś się przemęczyłem do rana. Ale wiatr wiał mi od tej strony. Tu mi zawiewało. W sensie od tamtąd wiało, ale tak, no, wiało mi cały czas na głowę, ale założyłem sobie kaptur. Momentami wiało mi tak jakby pod kocyk, więc musiałem się mocno tak opatulić. To jest jakby minus koca względem śpiwora, że w śpiworze można się pozapinać i w miarę uszczelnić jakoś, a kocyk ma ten minus, że no tak jak się owiniemy, tak będziemy chronieni i tyle. Ni mniej, ni więcej. Teraz dopiero słońce zaczyna się wyłaniać zza chmur. Tymczasem obozowisko zgarnięte. Teraz dopiero się pokazało przez ten las. I 4:38 był wschód, ale teraz dopiero je widać. Mam nadzieję, że troszkę zacznie grzać, bo jest rześko. Można by rzec, że odchodzę w kierunku zachodzącego słońca, gdyby nie fakt, że to słońce właśnie wschodzi, a ja idę od niego. Są moje wczorajsze ślady. Widać, że jest to samo. Moje wczorajsze ślady, moje dzisiejsze ślady. A tutaj ślady czegoś, co sobie tu ptało. Nie ma żadnych innych ludzkich śladów, więc to mogło być jakieś dzikie zwierzątko, nie wiem, lis. I są bardzo niewyraźne, bo tu jest taki miękki piach. Nie zwróciłem uwagi na to, czy były wczoraj. Tu są takie lepiej widoczne tropy.
chociaż i tak nie aż tak dobrze. Mógł być oczywiście duży piesoł. I co, biwak uważam za udany, ponieważ widziałem tylko 3 osoby, z czego tylko jeden na pustyni, 2 tutaj po drodze. Test kocyka uważam za udany. Jest wynikiem pozytywnym. Jest to rozwiązanie, które można stosować w lecie. Nie wiem, jak to by się sprawdziło na przykład w hamaku. To też warto by sprawdzić. A ciekawy wniosek jest taki, że przez ten cały wiatr to praktycznie nie było w ogóle kondensacji. Ostatnio jak tu byłem, to cały tarp miałem mokry. A dzisiaj na poncho ani kropli wody. No ale to był dobry przewiew, że tak powiem. Dobry przewiew był. Co niekoniecznie... Co niekoniecznie było pozytywnym zjawiskiem dla mnie. Zacząłem wczoraj czytać tą Alaskanę. I tam we wstępie Rufus pisze coś takiego, że... Wszyscy mówią mu, jak to mu zazdroszczą i tak dalej. Ale koniec końców nikt nie ruszy tyłka, wszyscy wolą siedzieć w domu, oglądać streamingi, pić piwko i jeść chipsy. I tak jak się nad tym zastanawiam, to ja też wolę siedzieć w domu, pić piwko, oglądać streamingi. Wystarczy mi, że Rufus pojedzie na Alaskę. Ja nie muszę. Mi wystarczy tak naprawdę taki krótki weekend, no weekendowy. Taka nocka. O.